Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na kolejnej sesji. Otwieram 38. zwyczajną sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam na naszej sesji gości. Dzisiaj jest oczywiście pan starosta, którego serdecznie witam. Witam panią dyrektor powiatowego Urzędu Pracy, panią Annę Konowrocką. Witam też panią dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, panią Brygidę Adamaitis. Witam panią naszą skarbnik, panią Teresę Śliwczyńską. Witam również panią sekretarz. Witam panią Ulę, która obsługuje całą sesję. Witam telewizję Bartsat i witam oczywiście wszystkich państwa, którzy nas oglądają w całym powiecie i poza powiatem. Witam również bardzo serdecznie wszystkich obecnych na sesji radnych. A ilu radnych jest obecnych na sesji, to za chwileczkę się dowiemy, ponieważ punkt następny naszego porządku obrad to jest stwierdzenie prawomocności obrad. Dlatego bardzo proszę w tej chwili wszystkich radnych o stwierdzenie kworum i kliknąć proszę w zakładkę kworum i sprawdzimy, kto jest na sesji dzisiaj obecny. Przypominam, że żeby sesja była prawomocna, wystarczy 9 radnych. To jest ta minimalna ilość radnych, która jest wymagana do tego, żeby sesja była prawomocna. Już w tej chwili widzę, że jest nas 13, wobec tego na pewno sesja będzie prawomocna, ale jeszcze chwilę poczekamy. Już jest 14. Dobrze. W takim razie stwierdzam, że obrady sesji dzisiejszej są prawomocne i możemy podejmować prawomocne decyzje. Obecnych na sesji jest 14 radnych, 3 radnych jest nieobecnych. Punkt kolejny porządku dzisiejszego obrad to jest ustalenie porządku obrad, dlatego ja pozwolę sobie w tej chwili przeczytać ten porządek obrad i potem go przegłosujemy. Proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 38 sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu obrad 36 i 37 sesji Rady Powiatu. Punkt piąty, informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Punkt szósty, informacja na temat bezrobocia oraz działań Urzędu Pracy w 2020 roku. Punkt siódmy, postanowienie, przedstawienie sprawozdań z realizacji wybranych zagadnień z zakresu pomocy społecznej aż cztery punkty dotyczące właśnie PCPR-u. Następnie i trzy punkty, przepraszam, dotyczące PCPR-u i jeden. Może ja to przeczytam jednak. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2020. Przedstawienie przez organ wykonawczy oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok. Punkt C. Sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy społecznej za 2020 rok. Przedstawienie monitoringu powiatowego programu działań na rzecz poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych w powiecie bartoszyckich na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku i podjęcie uchwał zmian budżetu powiatu na rok 2021, zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2021-31, uchwalenie powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie bartoszyckim na lata 2021-23,
przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy budynku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie powiatu bartoszyckiego. Punkt E. Wyrażenie zgody na dokonanie zmian nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat. Kropka. F. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej. Następnie to samo dotyczy komisji skarg i wniosków i petycji i komisji budżetu i realizacji zadań powiatu. Sprawy różne. No i oczywiście zamknięcie obrad. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę zgłoszeń. Wobec tego pozwolę sobie przegłosować ten program, który przed chwilą przeczytałem. Poddaję go pod głosowanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tego programu? Kto jest przeciw, a kto się wstrzymał od głosu? Czekamy jeszcze na dwóch radnych. Jeszcze pan radny Rogowski i pan radny Stapaj. Jeszcze pan Ireneusz. Czy proszę o głos pana Ireneusza. Jeśli nas słyszy i ogląda, to bardzo prosimy. Dobrze, trudno. Szanowni Państwo, stwierdzam, że 13 radnych głosowało za przyjęciem tego programu obrad. Jeden z radnych nie głosował, trzech radnych jest nieobecnych, więc program dzisiejszej sesji został przyjęty. Porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu z obrad 36 i 37 sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Stwierdzam, że w czasie międzysesyjnym nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące tych protokołów. W tej chwili też nie widzę, żeby ktoś chciał zabrać w tej sprawie głos, więc stwierdzam, że Rada te protokoły po prostu przyjęła. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Punkt 5 porządku obrad dzisiejszej sesji to jest informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. I w tym celu poproszę o zabranie głosu pana starostę, pana Jana Zbigniewa Nadalnego. Panie starosto, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 36 a 38 sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 25 lutego 2021 a 30 kwietnia 2021. I w powyższym okresie czasu Zarząd obradował na 6 posiedzeniach. To jest w dniu 9, 18, 22, 26 marca 2021 roku oraz 14 i 21 kwietnia bieżącego roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 91 łamane na 247 łamane na 2021 z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego w jednostce organizacyjnej powiatu. I tutaj na wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach Zarząd wyraził zgodę na likwidację dwóch urządzeń wielofunkcyjnych, których koszty naprawy już przewyższały wartość tych urządzeń. Szanowni Państwo, ja jednak zdejmę, bo jest mi dość ciężko w tych maseczkach mówić.
Druga uchwała, numer 91, łamany na 248, łamany na 2021, z dnia 9 marca 2021 roku, w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczenia. Zgoda na najem dotyczy pomieszczeń o powierzchni 151 m/81 cm2, znajdujących się na parterze budynku Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach. Dotychczas te pomieszczenia były wynajmowane i czasowo są zbędne na prowadzenie i realizację zadań statutowych szpitala i będą w dalszym ciągu wynajmowane w ramach rozpisanego przetargu. Uchwała numer, kolejna uchwała, uchwała numer 91, łamany na 249, łamany na 2021, z dnia 9 marca 2001 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. Udzielone pełnomocnictwo dotyczy reprezentowania powiatu bartoszyckiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją programu Opieka Wytchnieniowa 2021. Kolejna uchwała numer 91, łamane na 250, łamane na 2021, z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu bartoszyckiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. I otwarty tutaj konkurs ofert został ogłoszony na realizację w 2021 roku zadań publicznych powiatu w zakresie ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Kolejna uchwała numer 91, łamane na 251, łamane na 2021 z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie ustalenia zaliczki pobieranej za zużytą energię cieplną w lokalach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego powiatu bartoszyckiego. Traci moc tutaj poprzednia uchwała w tej sprawie. Ta uchwała to numer 87, łamane na 245, łamane na 2021 Zarządu Powiatu Bartoszyckiego z dnia 3 lutego 2021 roku. Ta uchwała nie zmienia wysokości ustalonej stawki, a jedynie doprecyzowuje zapisy dotyczące rozliczeń. Kolejna uchwała numer 91, łamane na 251, łamane na 2021 z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu bartoszyckiego za czwarty kwartał 2020 roku. Uchwała numer 93, łamane na 253, łamane na 2021 z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie powiatu bartoszyckiego. Kolejna uchwała numer 94, łamane na 254, łamane na 2021 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia treści sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok oraz wykonania obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Uchwała ta zgodnie z wymogami została przekazana radnym w dniu 29 marca 2021 roku przez system e-sesja. Znajduje się ona w zakładce komunikaty oraz na stronie naszego BIP-u w zakładce majątek i finanse. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie otrzymała uchwałę 30 marca, a w dniu 1 kwietnia 2021 roku wydała pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu. Uchwała nr 95, łamane na 255, łamane na 2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Kolejna uchwała to uchwała nr 95, łamane na 256, łamane na 2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do konkursu grantowego na pilotażowe wdrożenie modelu specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą przez powiat bartoszycki. I uchwała ta wskazuje specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Bartoszycach do pełnienia roli właśnie przystąpienia do konkursu tego grantowego, w skrócie to jest SCWEW, czyli
pilotażowe wdrożenie modelu specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą i zobowiązuje pełniącą obowiązki dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do przygotowania wniosku aplikacyjnego. Kolejna uchwała to uchwała nr 95, łamane na 257, łamane na 2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz gminy Bartoszyce gruntu znajdującego się w pasie drogowym drogi powiatowej. Uchwała ta dotyczy użyczenia części pasa drogowego gminie Bartoszyce w celu montażu wiaty przystankowej w miejscowości Gruda. Uchwała kolejna, numer 95, łamany na 258, łamany na 2021, z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz gminy Bartoszyce gruntu znajdującego się w pasie drogowym drogi powiatowej. Ta uchwała z kolei dotyczy użyczenia części też pasa drogowego gminie Bartoszyce w celu montażu wiaty przystankowej w miejscowości Bąsze. Kolejna uchwała nr 95, łamane na 259, łamane na 2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert. I tutaj zarząd, przychylając się do rekomendacji komisji oceniającej oferty, przyznał środki publiczne w łącznej wysokości 20 050 zł pięciu wybranym ofertom złożonym przez organizacje pozarządowe. Uchwała nr 95, łamane na 260, łamane na 2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego w jednostce organizacyjnej powiatu. Tu na wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wisztynku zarząd wyraził zgodę na likwidację pralnicy bocznej elektrycznej z uwagi na całkowite zużycie spowodowane korozją. I uchwała nr 95, łamane na 261, łamane na 2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ponadto Zarząd Powiatu rozpatrywał następujące sprawy. I tak na posiedzeniu w dniu 18 marca 2021 roku zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o przeznaczenie środków na zakup używanego samochodu ciężarowego oraz wniosek dyrektora szpitala na dofinansowanie zakupu ambulansu. Środki zostaną zapisane w budżecie na jednej z kolejnych sesji. Zarząd na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia zapoznał się z protokołem komisji konkursowej oceniającej złożone wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na zabytkach. I w wyniku ogłoszenia naboru wpłynęła jedna oferta, wniosek parafii świętego Antoniego Opata w Wozławkach, parafii rzymskokatolickiej. I tutaj wnioskodawca z powodzeniem aplikował o środki już zewnętrzne, pozyskane z dotacji z ministerstwa, fundacji i z gminy także. A złożona tutaj do nas oferta jest kompletna, w związku z czym komisja zarekomendowała przyznanie dotacji w wysokości 20 tysięcy złotych. Zarząd przychylił się do rekomendacji komisji, postanowił przedłożyć Szanownej Radzie na dzisiejszej sesji projekt uchwały w sprawie właśnie przyznania tejże dotacji. W ostatnim czasie panie dyrektor domów pomocy społecznej informowały zarząd o trudnej sytuacji finansowej domów pomocy społecznej z uwagi na małą liczbę mieszkańców spowodowaną między innymi pandemią COVID, no także i innymi czynnikami. I tutaj zarząd kilkukrotnie już dyskutował, rozważał kwestie domów pomocy społecznej i ich słabej kondycji finansowej i postanowił wystąpić do wojewody o zwiększenie finansowania domów pomocy społecznej w związku przede wszystkim właśnie z epidemią, z pandemią COVID-19. I nie ukrywamy, że zarząd oczekuje tutaj na taką pozytywną odpowiedź, ponieważ no, naszym priorytetem było zawsze, że tak powiem, to, aby domy pomocy społecznej funkcjonowały w pełni i służyły naszym mieszkańcom, naszego miasta, naszego powiatu, naszych miast, naszego powiatu. Stąd też nasze starania i różne pomysły na to, co ewentualnie w przypadku, gdyby rzeczywiście ta pomoc od pana wojewody
że tak powiem, finansowa nie nadeszła. Mamy wiele pomysłów, tutaj będziemy rozmawiali z paniami dyrektorkami, wszystkich tych z panią dyrektor PCPR-u, tu w gronie ekspertów i zarząd podejmować będzie jakieś kolejne decyzje. Dlaczego ja to mówię? Dlatego mówię to, że już wpłynęło do nas też takie pismo z związków zawodowych z Domu Pomocy Społecznej w Wartoszycach, które już uznało, że już dom ten gdzieś tam ma być sprzedany. Oczywiście chcę tu powiedzieć jedno. Wszelkich informacji konkretnych, rzeczowych udzielamy my tutaj na miejscu. I proszę dzwonić do członków zarządu, do starostów, do pani sekretarz. Wszyscy wiemy, jakie tutaj decyzje były podjęte lub mają być i wytłumaczymy. A państwo w większości przypadków słuchają jakichś plotek tak zwanego miasta, forum i innych tego typu społecznościowych przekaźników. No i później wychodzą takie naprawdę grube nieporozumienia. A ja tu chcę jasno oświadczyć, że nam chyba najbardziej zależy na tym, żeby utrzymać wszystkie miejsca pracy w tych domach pomocy społecznej, żeby te domy pomocy społecznej funkcjonowały, ponieważ taka potrzeba jest naprawdę konieczna, żeby takie domy mogły u nas funkcjonować w powiecie. I my tutaj jako zarząd, jako rada, myślę, zrobimy wszystko, żeby te domy utrzymać. Czy ewentualnie będą jakieś przekształcenia, to państwo się też o wszystkim będziecie dowiadywać w miarę postępowania tutaj i rozwoju sytuacji. Także proszę się, jeśli chodzi o pracowników DPS-ów, mocno nie niepokoić. Sytuacja jest rozwojowa i o wszystkim będziemy państwa informować. Być może nawet dojdzie do jakiegoś spotkania z przedstawicielami załóg, żebyśmy mogli sobie jakieś może nowe pomysły na to. My mamy kilka pomysłów, jak ewentualnie taki plan B, gdyby cokolwiek złego zaczęło się dziać w tej formule. Przeszkodą do tego, żeby właściwie funkcjonowały nasze domy pomocy społecznej, na dzień dzisiejszy jest jedynie brak pensjonariuszy. I to są liczby, które pokazują 14 osób, na przykład w Wartoszycach, 11 w Szczurkowie, które pokazują nam, że brakuje nam w tym momencie kwot w wysokości w jednym domu pomocy społecznej 60 tysięcy miesięcznie, w drugim 54 tysięcy złotych. I teraz proszę sobie przeliczyć to przez rok czasu. To są już jakby milionowe kwestie. I stąd musimy w jakiś sposób bardzo pozytywny oczywiście i dla pracowników tych domów, i dla samych domów, i dla pensjonariuszy przede wszystkim rozwiązać te nasze problemy i będziemy to robić. Tradycyjnie oczywiście w okresie przedsesyjnym tu Zarząd Powiatu na swych posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem właśnie materiału pod dzisiejszą sesję. To ja w tym sprawozdaniu na razie tyle. Dziękuję państwu bardzo. Jeżeli tam kiedyś w przyszłości prowadzenia naszej sesji dzisiejszej pan przewodniczący jeszcze pozwoli, to jeszcze ja zabiorę tam dobrze i kilka chwil, parę zdań jeszcze powiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu staroście za tą informację, bardzo cenną. Szanowni państwo, w związku z tym, że otrzymałem informację, że zalogowali się jeszcze dodatkowo radni, to dlatego bardzo bym prosił o ponowne sprawdzenie kworum dzisiaj. Dlatego bardzo proszę wszystkich radnych o kliknięcie w zakładkę kworum, żeby sprawdzić, ilu tak naprawdę nas jest. Jest 13. Już 14. Już osiągnęliśmy poziom z początku sesji. Czekamy jeszcze na głos. Pan Ireneusz Rogowski, z tego co wiem, jest obecny, ogląda nas, ale widzę, że jeszcze się nie zalogował, nie,
nie zalogował ponownie. Także czekamy jeszcze na pana Ireneusza. No i jeszcze chwileczkę. No cóż, szanowni państwo, chyba w związku z tym zakończymy sprawdzanie kworum. Stwierdzam, że jest obecnych nadal 14 radnych i sesja jest prawomocna. Wobec tego przystępujemy do dalszego procedowania. Punkt 6 dzisiejszego porządku obrad to jest informacja na temat bezrobocia oraz działań Urzędu Pracy w 2020 roku. Pani dyrektor Anna Konowrocka jest oczywiście z nami. Pytań widzę, że do pani dyrektor nie ma. Wiem, że sprawa tej informacji była omawiana na komisji wczoraj. Skoro nie ma pytań, to myślę, że możemy te sprawozdanie po prostu przyjąć. Także Rada przyjmuje do informacji te sprawozdanie na temat bezrobocia oraz działań Urzędu Pracy w 2020 roku. Punkt 7 z kolei to przedstawienie sprawozdań z realizacji wybranych zagadnień z zakresu pomocy społecznej. To jest aż tutaj 4 takie punkty, prawda? I jest z nami również pani dyrektor PCPR-u, pani Brygida Adamaitis. Z tego co ja wiem, pani dyrektor chciałaby zabrać głos. Także bardzo panią dyrektor prosimy. A, już jest pan Rogowski, tak. Przepraszam panie dyrektor, stwierdzam tylko, że w tej chwili jest już 15 radnych. Pan Rogowski już zdołał się zalogować, także rada oczywiście nadal jest prawomocna, tym bardziej prawomocna. Także dziękuję bardzo. Pani dyrektor, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni państwo. Chciałam zabrać głos w sprawie przedłożonych przeze mnie sprawozdań, ponieważ jest to okazja do tego, żeby mieszkańcy naszego powiatu usłyszeli o różnych działaniach realizowanych przez powiatowe centrum i żeby też mieli szansę w bieżącym roku skorzystać z pewnych programów, które no, realizujemy cyklicznie, bo przystępujemy. Tak? Dobrze. Dobrze. Tak jak już mówiłam, cyklicznie przystępujemy do pewnych programów i żeby osoby, które są zainteresowane, usłyszały o nich i mogły wziąć w nich udział. I tak w zeszłym roku poza swoimi działaniami statutowymi Powiatowe Centrum przystąpiło do programu wyrównywania różnic między regionami 3, w których pozyskało środki w wysokości 133 912 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz likwidację barier umożliwiającym osobom niepełnosprawnym poruszanie się. W ramach tego programu został zakupiony między innymi schodołaz dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. W zeszłym roku również przystąpiliśmy do programu Zajęcia klubowe w warsztacie terapii zajęciowej. To jest program przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, które oczekują w kolejce na przyjęcie do warsztatów i to są zajęcia organizowane dla nich, żeby utrzymać ich sprawność i jako forma rehabilitacji. Na to zadanie uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 33 210 zł. Programem, który był myślę, że jednorazowym, bo w tym roku już o nim nie słychać, ale warto o nim powiedzieć, to był program Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. Moduł trzeci. W ramach tego modułu osoby, które uczestniczyły,
w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy. W okresie, kiedy działalność tych jednostek była zawieszona, mogły się ubiegać o świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie przez okres 5 miesięcy. W ramach tego programu rozpatrzyliśmy 455 wniosków i wypłaciliśmy świadczenia w łącznej kwocie 491 500 zł. Aplikowaliśmy również o środki z innych programów celowych, nie tylko w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aplikowaliśmy o środki z Funduszu Solidarnościowego i pozyskaliśmy środki na program Opieka Wytchnieniowa, do którego aplikujemy też również w tym roku. Ten program poświęcony jest rodzinom, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi, dorosłymi osobami bądź dziećmi do 16 roku życia. Rodziny, które się zakwalifikowały do programu, objęte były specjalistycznym poradnictwem psychologicznym, terapeutycznym, wsparciem w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki osób niepełnosprawnych. W zeszłym roku udało nam się objąć działaniami 20 rodzin. Pozyskaliśmy na to kwotę 47 tysięcy złotych. Kolejnym programem w ramach Funduszu Solidarnościowego był program Centra Opiekuńczo-Mieszkalne. Tu pozyskaliśmy kwotę 1 845 975 złotych. To są środki przeznaczone na remont i wyposażenie budynków TOLKO. Tamten remont się jeszcze toczy. Planowane zagospodarowanie ostateczne budynku i rozpoczęcie działalności ośrodka to jest sierpień, wrzesień tego roku. I ośrodek będzie przeznaczony dla 22 osób z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności, w szczególności ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi. I tu chciałabym uspokoić, ponieważ grono osób, które oczekuje otwarcia tego ośrodka, się niecierpliwi. Chciałabym uspokoić, że wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Na razie nie ma żadnych opóźnień. Termin jakby oddania ośrodka nie jest zagrożony. Mam nadzieję, że pierwsi mieszkańcy, pierwsi uczestnicy tego ośrodka pojawią się we wrześniu. Chciałabym wspomnieć też o programie Aktywny Samorząd, który też cyklicznie jest realizowany przez nas. Ten program to program finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczony dla osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. W ramach tego programu można się ubiegać o pomoc w zdobyciu wykształcenia na wyższym poziomie. Jeśli są uczniowie szkół policjalnych, studenci, którzy legitymują się umiarkowanym bądź znacznym stopniem, mogą w ramach tego programu uzyskać zwrot, stuprocentowy zwrot czesnego, jeśli studiują na kierunkach płatnych czy na uczelniach płatnych. I do tego dostają jeszcze tak zwany dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, czyli na dojazdy do szkoły, na jakieś materiały, na różne, że tak powiem, rzeczy, które się przydają w nauce. To jest jeden moduł tego programu, a drugi moduł tego programu to pomoc w zakupie wózków inwalidzkich, elektrycznych, w zakupie oprzyrządowania do samochodu, tak żeby osoba niepełnosprawna mogła sama kierować pojazdem. Można w ramach tego modułu otrzymać również pomoc na zakup sprzętu elektronicznego w postaci komputerów, laptopów, telefonów różnego rodzaju, w zależności od tego, jakie są potrzeby osób niepełnosprawnych. I to właściwie jest to, co chciałam powiedzieć, co jest ważne dla mieszkańców, bo działalność statutową naszą to już wszyscy znają. I jako ciekawostkę powiem na koniec, że w zeszłym roku taką znaczną, powiedziałabym, część naszej działalności
stanowiła działalność sprawozdawcza, proszę Państwa. W 2020 roku za pomocą centralnej aplikacji statystycznej sporządziliśmy i przekazaliśmy 302 sprawozdania. To jest niemal jedno sprawozdanie dziennie i to jako ciekawostka dla Państwa, taka trochę też wesoła na koniec. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Te informacje są bardzo ważne. I widzimy, że tak naprawdę z epidemią, z COVID-em zmagają się wszystkie instytucje i PCPR, i Urząd Pracy, i Domy Pomocy Społecznej. No cóż, musimy to jakoś przetrwać, dlatego warto się szczepić. Szanowni Państwo, przechodzimy, bo oczywiście Rada przyjmuje te sprawozdanie, zapoznała się oczywiście z nimi, zapoznali się z nimi wszyscy radni. Przechodzimy wobec tego do podjęcia uchwał w sprawach. Jak zwykle na początek są uchwały budżetowe i zacznijmy od zmian w budżecie powiatu. Uchwała numer 38 łamane na 185 łamane na 2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 3 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021. Na podstawie artykułu 12 punkt 5 punkt 8 litery prawa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 182 696 zł zgodnie z załącznikiem numer pierwszym. Dwa, dochody powiatu po zmianach wynoszą 100 748 535 złotych 62 grosze, dochody bieżące w wysokości 90 060 954 złote 72 grosze, dochody majątkowe w wysokości 10 687 580 złotych 90 groszy. Paragraf drugi. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 345 990 złotych 7 groszy zgodnie z załącznikiem numer 2. Punkt drugi. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 115 373 331 złotych i 87 groszy. A wydatki bieżące z tego to 85 167 162 złote 72 grosze, a wydatki majątkowe w wysokości 30 206 169 złotych 15 groszy. Punkt trzeci. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 27 271 089 złotych i 15 groszy zgodnie z załącznikiem numer 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2 415 080 złotych zgodnie z załącznikiem 3b. Punkt czwarty. Dochody i wydatki związane z realizacją. Pierwsze. Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowił załącznik nr 4a i 4b. Drugie. Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowi załącznik nr 9. Trzy. Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6. Paragraf trzeci. Punkt pierwszy. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 14 624 796 złotych 25 groszy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 5 593 700 złotych, wolnymi środkami w wysokości 2 799 666 złotych 89 groszy i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 6 231 429 złotych 36 groszy. Dwa, przychody budżetu w wysokości 19 031 096 złotych 25 groszy, rozchody w wysokości 4 406 300 złotych zgodnie z załącznikiem numer 5. Paragraf czwarty. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7.
paragraf 5. Ustawa ustala się przychody, dochody i wydatki na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jest to Monitor Polski z 2020 roku, pozycja 662 i ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, między innymi Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 568 z późniejszymi zmianami. Przychody w wysokości 3 045 602 zł i wydatki w wysokości takiej samej, czyli 3 945 602 zł. Paragraf 6. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych na kwotę 33 316 zł. Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe po zmianie wynosi 1 338 666 zł. Punkt drugi. Zmniejsza się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 87 787 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu boiska liceum ogólnokształcącego w Bartoszycach na kwotę 25 tysięcy i dostosowanie budynku przy ulicy Limanowskiego 9 do wymagań przeciwpożarowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bartoszycach na kwotę 50 tysięcy zł oraz wypłatę odszkodowania kosztów sądowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bartoszycach na kwotę 12 787 zł. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 42 213 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 12 213 zł i wydatki majątkowe w wysokości 30 000 zł. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu i paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. I teraz chciałbym bardzo poprosić panią skarbnik o zabranie głosu w sprawie tej uchwały. Dlatego pani skarbnik Teresa Śliwczyńska w tej chwili powie nam też coś na temat tej uchwały. Pani skarbnik, bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja pokrótce omówię zmiany, czyli uzasadnienie do uchwały, którą przed chwilą przeczytał pan przewodniczący. Dochody zwiększa się o kwotę 182 696 zł. Wydatki zwiększa się o kwotę 345 990 zł i 7 groszy. I zmiany w dochodach. Dział 754, rozdział 754.11, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zwiększenie o 24 tysiące zł. Jest to zwiększenie dochodów o kwotę zwiększonej dotacji celowej wojewody na wypłaty świadczenia motywacyjnego w pierwszym półroczu 2021 roku strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa. Dział 801, Oświata i Wychowanie. Zwiększenie o 10 811 zł. Zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne. I tutaj mamy wpływy z opłat, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, wpływy z odsetek, wpływy z rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych i wpływy z różnych dochodów. Rozdział 801.20. Zwiększenie, to jest Oświata i Wychowanie również. Zwiększenie o 62 832 zł. Zwiększenie dochodów o dotację z MON na zakup umundurowania dla uczniów ze szkoły w Górowie i Ławeckim. To jest ta szkoła mundurowa. Klasa mundurowa, przepraszam. Dział 852, rozdział 852.05.
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie o 9 tysięcy złotych, zwiększenie dochodów o kwotę zwiększonej dotacji celowej na zadania w zakresie właśnie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dział 853 to są zadania PFRON-u, zwiększenie o 60 255 zł, zwiększenie dochodów o środki z PFRON na obsługę zadań właśnie tych PFRON-owskich. Dział 853, rozdział 853-33, Powiatowe Urzędy Pracy, zwiększenie o 2,5 tysiąca złotych, zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pracy dla powiatów. Dział 854, rozdział 854-03, Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, zwiększenie o 4611 zł, zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne i tutaj mamy dochody z najmu i dzierżawy i wpływy z pozostałych dochodów. Rozdział 854-95, Edukacyjna Opieka Wychowawcza, pozostała działalność. Tu mamy w dochodach przeniesienia między paragrafami. Dział 855, rozdział 855-10, Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Zwiększenie o 8687 zł, zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne. I tu mamy wpływy z rozliczeń zwrotu z lat ubiegłych, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej i wpływy z różnych dochodów. Łącznie zwiększone dochody 182 696 zł. I zmiany w wydatkach. Dział 600, rozdział 614, Drogi Publiczne Powiatowe. Tu mamy przeniesienia wydatków między paragrafami. Dział 750, rozdział 750-20, Starostwa Powiatowe. Zwiększenie o 6174 zł. Zwiększenie wydatków na wypłatę nagrody jubileuszowej i przeniesienia wydatków między paragrafami. Dział 754, rozdział 754-11. Zwiększenie o 24 tysiące złotych. Zwiększenie wydatków o kwotę zwiększonej dotacji celowej wojewody na wypłaty świadczenia motywacyjnego w pierwszym półroczu 2021 roku strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa i przeniesienia wydatków między paragrafami. Dział 758, rozdział 758-18. Zmniejszenie, to jest rezerwy ogólne i celowe, o 121 103 zł. Zmniejszenie rezerwy ogólnej w wysokości 87 787 zł i rezerwy celowej na wypłaty nagród jubileuszowych w wysokości 33 316 zł. Dział 801 i 854 to są nasze jednostki oświatowe, oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza. Zwiększenie o 188 626 zł i zwiększenie wydatków o wypracowane dochody w wysokości 15 422 zł. Ośrodki z rezerwy celowej na wypłaty nagród jubileuszowych w wysokości 22 585 zł. Ośrodki z rezerwy ogólnej w wysokości 87 787 zł. Oraz przeniesienia między rozdziałami i paragrafami oraz zwiększenie wydatków o dotację z MON w wysokości 62 832 zł na zakup umundurowania dla uczniów właśnie ze szkoły w Górowie i Ławeckim. Dział 851, rozdział 851-11, Szpitale Ogólne, zwiększenie o 395 080 zł. Zwiększenie wydatków w celu udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Powiatowemu w Bartoszycach na zakup ambulansu typu C dla zespołów ratownictwa medycznego. Dział 852, rozdział 852-05, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie o 9 tysięcy złotych, zwiększenie wydatków o kwotę zwiększonej dotacji celowej na zadania w zakresie właśnie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dział 853, rozdział 853-24, PFRON,
zwiększenie o 60 255 zł, zwiększenie wydatków o środki PFRON na obsługę zadań właśnie wynikających z ustawy o PFRON. Rozdział 853-33, Powiatowe Urzędy Pracy, zwiększenie o 2,5 tysiąca złotych, zwiększenie wydatków o środki z Funduszu Pracy dla powiatów. Dział 855, rozdział 855-08, Rodziny Zastępcze, zwiększenie wydatków o 24 370 zł, zwiększenie wydatków na funkcjonowanie rodzin zastępczych i przeniesienia między paragrafami. Rozdział 855-10, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenie o 11 126 zł. I tak, mamy tutaj zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 8 687 zł, o środki na wypłatę nagrody jubileuszowej w wysokości 4557 zł oraz przeniesienie wydatków w wysokości 24 370 zł do rozdziału 855-08 i dział 921, rozdział 921-20, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejszenie wydatków o 231 785 zł 93 grosze, zmniejszenie wydatków na zadanie pod nazwą adaptacja budynku przy ulicy Lipowej 1 w Bartoszycach. Łącznie wydatki zwiększamy o 345 990 zł i 7 groszy. Są to wszystkie zmiany i one nie uległy zmianie od momentu, kiedy materiały zostały do Państwa przekazane. Więc z mojej strony to wszystko. Jeżeli są jakieś pytania, uwagi, to słucham. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. Jak widzicie Państwo, finanse to żywa tkanka. Ciągle się coś dzieje, ciągle pieniądze się wydaje i pieniądze się pozyskuje. Takie jest życie. Szanowni Państwo, w związku z tym, że oczywiście komisja pozytywnie zaopiniowała tę uchwałę na swoim posiedzeniu, możemy przystąpić do przegłosowania. Otóż poddaję pod głosowanie uchwałę nr 38/185/2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, a kto z Panów Radnych się wstrzymał od głosu? Jeszcze czekamy na jeden głos. To jest, proszę Państwa, też dowód na to, jak potrzebny jest szerokopasmowy internet w naszym powiecie. Nie wszędzie on dociera. A gdyby był, nie byłoby takich po prostu problemów. Czekamy jeszcze na Pana. O, już jest, w porządku. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego głosami 15 za, dwóch radnych jest nieobecnych, przyjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. Kolejna uchwała dotyczy konsekwencji tej uchwały, którą przyjęliśmy obecnie, czyli jest to uchwała nr 38/186/2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2021-2023. Poddaję pod głosowanie tę uchwałę. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem tej
uchwały, kto jest przeciw, a kto z panów radnych się wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie tę uchwałę przez radnych, którzy są obecni na sesji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała numer 38/187/2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie bartoszyckim na lata 2021-2023. Na podstawie artykułu 12 punkt 11 ustawy i tak dalej, Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie bartoszyckim na lata 2021-2023, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu bartoszyckiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Przeczytam też krótkie uzasadnienie. Niniejszą uchwałę podejmuje się w związku z wnioskiem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach stosownie do artykułu 180 punkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dziennik ustaw 2020-820, który stanowi, że do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi limit rodzin zastępczych zawodowych. Myślę, że możemy podjąć tę uchwałę. Rada Powiatu, komisja pozytywnie zaopiniowała tę uchwałę, więc przechodzimy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały nr 38/187/2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 kwietnia 2021 w sprawie uchwalenia powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie bartoszyckim na lata 2021-2023. Kto z panów radnych jest za tą uchwałą? Kto jest przeciw? A kto z panów radnych się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła tę uchwałę. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała nr 38/188/2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 kwietnia 2021 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie powiatu bartoszyckiego. Po podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie powiatu bartoszyckiego, czyli w rzymskokatolickiej parafii świętego Antoniego Opata w Wozławkach, w wysokości 20 tysięcy złotych z przeznaczeniem na realizację następujących prac. Modernizacja instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub zabytkach, które posiadają oryginalne wykonane z drewna części składowe i przynależności. Paragraf drugi. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Bartoszyckiego do zawarcia z podmiotem wskazanym w paragrafie pierwszym umowy zgodnie z paragrafem 10 ustęp 3 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego nr 13/71/2015 z dnia 16 września 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na terenie powiatu bartoszyckiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała to paragraf czwarty, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego w Bartoszycach. Uchwała dotyczy
bardzo ważnego obiektu kościoła w Ozławkach, kościoła z XIV wieku, czyli jest to niemalże równolatek Bartoszyc, prawda? Kościół wyposażony bardzo bogato i takie zabytki po prostu trzeba chronić i nie żałować pieniędzy na prace restauratorskie i konserwatorskie. Dlatego poddaję pod głosowanie tę uchwałę. Kto z panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 38 /188/2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 kwietnia w sprawie właśnie przyznania tych dotacji na te prace. Kto z panów jest za? Kto z panów jest przeciw, a kto z panów się wstrzymał od głosu? Stwierdzam z satysfakcją, że wszyscy radni podjęli tę uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała nr 38 /189/21 Rady Powiatu Bartoszyckiego z 30 kwietnia 2001 roku. W sprawie wyrażenia zgody na wykonanie zmiany nieruchomości bez obowiązku wykonania dopłat. Potem jest podstawa prawna i paragraf pierwszy wyraża się zgodę na zmianę działki oznaczonej w ewidencji gruntów w budynku nr 32/2 o powierzchni 3,57 hektarów położonej w obrębie geodezyjnym Leśnictwo Orsy, gmina Górowo i Ławeckie, wchodzącej w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą, tu jest numer księgi wieczystej, będącej własnością powiatu bartoszyckiego o nieruchomości oznaczonej, też tutaj jest numer, o powierzchni 0,6636 hektarów położono w obrębie numer 2 miasta Górowo i Ławeckiego, uregulowaną w księdze wieczystej, to jest numer księgi wieczystej, stanowiącą własność Skarbu Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Górowo i Ławeckie, powiat podmiotowe działki stanowią drogi. Zmiana nieruchomości nastąpi bez obowiązku dokonania dopłat w przypadku różnej wartości zamienionych nieruchomości. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu bartoszyckiego i uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Podejmujemy tę uchwałę. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto z panów radnych jest przeciw, a kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Panie starosto, jeszcze pana głos jest potrzebny. O, już jest. Jeszcze czekamy na głos pana Marcina. Jest. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła tę uchwałę głosami 14-2, jeden głos wstrzymujący się i jeden z radnych nie brał udziału w głosowaniu. Przechodzimy do kolejnej uchwały. To będzie cała seria uchwał dotycząca sprawozdań komisji stałych przy Radzie Powiatu Bartoszyckiego. Zaczynamy od uchwały nr 38 /180/21 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 kwietnia 2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania działalności Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. Jest tutaj podstawa prawna. I Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej 2020, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego.
Przechodzimy do przegłosowania tej uchwały. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw, a kto się wstrzymał od głosu? Szanowni państwo, za przyjęciem tej uchwały głosowało 11 radnych, 4 było przeciw, wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła to sprawozdanie. Przechodzimy do kolejnego sprawozdania. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bartoszewskiego za rok 2020, a nie, przepraszam, to było, nie tą kartkę wziąłem. Uchwała nr 38/191/2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok. Po podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji na terenie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bartoszewskiego. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto z panów radnych jest przeciw? A kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Czekamy jeszcze, tak, jeszcze jeden głos, jeszcze pan Marcin Przybysz. Stwierdzam, że 11 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. 4 radnych było przeciw, nie było głosów wstrzymujących się. Stwierdzam wobec tego, że Rada przyjęła to sprawozdanie. I uchwała nr 38/192/21 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i realizacji zadań powiatu za 2020 rok. Po podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się sprawozdanie działalności Komisji Budżetu i realizacji zadań powiatu za 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bartoszewskiego. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto z panów radnych jest przeciwny? A kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że 11 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Nikt nie był przeciwny. 4 radnych wstrzymało się od głosu. Szanowni państwo, stwierdzam w tym momencie, że wszystkie uchwały przewidziane na dzisiejszą sesję zostały uchwalone. Przechodzimy wobec tego do punktu 9, czyli sprawy różne. O głos w sprawach różnych prosił pan starosta, dlatego panie starosto, bardzo pana proszę o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo serdecznie dziękuję za to, że mogę tutaj kilka słów powiedzieć w związku, szanowni państwo, z sytuacją oto taką, że jutro już zaczyna się weekend, który kumuluje i dni blisko następujące, czyli na przykład 4 maja, kumulują w sobie bardzo wiele świąt i dni, że tak powiem, świątecznych. Dlatego też chciałbym w pierwszej kolejności złożyć bardzo serdeczne życzenia w związku z obchodzeniem przez
osoby według kalendarza juliańskiego świąt Wielkiej Nocy. Życzę wszystkim naszym tutaj mieszkańcom, tym osobom, które do nas przyjechały, które nas tutaj oglądają, wszystkiego najlepszego w imieniu własnym i całego zarządu powiatu bartoszyckiego. Kolejnym takim elementem jest dzień 2 maja, 1 maja już właściwie. Też są osoby, które ten dzień obchodzą, więc życzymy im również udanej pogody i tak zwanej udanej majówki. Kolejny dzień to jest dzień 2 maja, święto flagi, czyli naszego narodowego symbolu. Tutaj bym bardzo serdecznie prosił wszystkich Państwa o to, żeby wywiesić te flagi w tym dniu w jak największej liczbie, żebyśmy mieli Bartoszyce i cały powiat biało-czerwony. Bardzo serdecznie o to apeluję. Kolejne święto to oczywiście święto państwowe, tak, czyli 3 maja, ustanowienie Konstytucji 3 maja. I tutaj bardzo serdecznie chciałbym Państwa zaprosić na mszę za ojczyznę, która odbędzie się właśnie w poniedziałek o godzinie 10 w kościele Farnym. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. I o godzinie 16 pod pomnikiem Orła Białego reprezentanci, czyli pan burmistrz i pan starosta tutaj ze swoimi zastępcami, z przewodniczącymi rad, złożymy symboliczne biało-czerwone wieńce właśnie z okazji obchodów 3 maja. Kolejnym takim świętem jest następujący po tych świętach wszystkich, czyli dzień 4 maja, świętego Floriana. Wiadomo, jak święty Florian, to święto strażaków, krótko mówiąc. I chciałbym właśnie też tutaj w imieniu własnym, w imieniu Zarządu Powiatu Bartoszyckiego, wszystkim strażakom, tym zawodowym, również tym naszym ochotniczym strażom pożarnym, których mamy naprawdę w naszym powiecie wiele, wszystkiego co najlepsze. No, myślę, że zdrowie w tej chwili jest wszystkim potrzebne, ale też życzę tyle powrotów, co wyjazdów dla wszystkich, bo ryzyko w tej pracy jest również bardzo, bardzo duże. Także drodzy strażacy, zawodowi, ochotnicy i wszyscy, którzy są związani ze strażą pożarną, wszystkim tym życzę wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, jest jeszcze jeden moment taki, no dzisiaj właściwie już jest koniec roku dla naszych maturzystów. I w różnej formule będą te świadectwa maturalne odbierane. To wszystko zależy od naszych tam dyrektorów szkół, tak? Natomiast od 4 rozpoczynają się matury. I chciałbym w związku z tym pogratulować wszystkim, którzy zostali do tych matur dopuszczeni, którzy będą zdawali, tego, żebyście naprawdę w 100% zdali te matury i potem w przyszłości dostali się na wymarzone studia. No i pomagali Polsce, bo was, w waszych, że tak powiem, młodzieńczych sercach, młodzieńczych duszach cała przyszłość naszej ojczyzny. Także tym wszystkim, którzy już mają te świadectwa, gratuluję i życzę naprawdę udanych egzaminów, tych maturalnych, ale też i tych na studia, jeżeli nie dostaniecie się bez, bo z tego, co wiem, akurat wczoraj dyskutowaliśmy, są uczelnie, które jednak egzaminy na swoje studia proponują. No, ale myślę, że w większości świadectwa zdecydują o tym, że dostaniecie się na te studia. Tego wam wszystkim życzę również w imieniu swoim i w imieniu zarządu powiatu. Szanowni Państwo, jest jeszcze jedna kwestia, taka już, że tak powiem, bez świętowania, ale bardzo istotna. Chodzi i o te naszą pandemię COVID-19 i o to, żebyśmy się szczepili. Jest taka prośba, żeby się nie bać, bo jednak widzimy, że wiele osób ma wątpliwości, czy w ogóle się zaszczepić, którą ze szczepionek. Szanowni Państwo, wszystkie szczepionki są dobre. Wszystkie szczepionki, jeśli wywołują jakieś reakcje poszczepienne, to też nie ma tutaj znaczenia rodzaj tej szczepionki. U wszystkich osób, czy u różnych osób, które reagują w różny sposób, mają taki, a nie inny układ immunologiczny, każda z tych szczepionek potrafi wywołać krótkotrwały odczyn poszczepienny. Nie ma się tutaj czego obawiać, bo to tylko świadczy o tym, że szczepionka, że tak powiem, zadziałała i że będziemy już mogli, że
tak powiem, być pewni czy pewniejsi tego, że nie zachorujemy. Ja chciałbym tutaj tylko podać, że na wczorajszy dzień było nieco ponad 6800 już u nas zakażeń, przy czym około 429 osób rzeczywiście w Polsce, mówimy tu o skali kraju, zmarło. W naszym powiecie zakażeń tych było tylko 3. I nie było żadnych zgonów, z czego należy się bardzo cieszyć, a pobranych wymazów było 50. Więc na te 50 wymazów 3 osoby tylko okazały się zakażone. I to jest bardzo pocieszające dla naszego powiatu, że powinniśmy w miarę szybko już w tej chwili z tej pandemii się wyswobodzić. Szanowni Państwo, w skali kraju zaszczepionych jest już podwójnie, czyli dwiema dawkami, ponad 2 miliony 800 osób. Pojedynczymi dawkami zaszczepionych jest ponad 11 milionów 100 osób. Więc tak naprawdę według ekspertów jest jeszcze kwestią doszczepienia 1 miliona czy 2 i będziemy wkraczali w tę fazę tak zwanej tej odporności społecznej, odporności stadnej, jak tam nazywają to również fachowcy, która pozwoli nam na rzeczywiście bezpieczne już poruszanie się, myślę, i kontakty po naszym kraju, może i nie tylko. I chciałbym właśnie w związku z tym, że tak jesteśmy wszyscy optymistycznie do tego nastawieni, przestrzec, żebyśmy w tę normalność wchodzili bardzo ostrożnie. Szczególnie tutaj apeluję właśnie do młodych ludzi, żebyśmy mimo wszystko przestrzegali jeszcze tych zasad, ten reżim sanitarny, żeby nie szedł już nam tak naprawdę na dalszy plan. Czyli mimo wszystko jednak te maseczki, te odległości i dezynfekcje są jeszcze bardzo konieczne, bo wiemy, że w bardzo minimalnym stopniu, ale jednak następuje też zakażenia osób, które już są na przykład dwukrotnie zaszczepione, ale jest to promil, więc spokojnie myślę, że przejdziemy do tego etapu już normalnego życia, a przynajmniej prawie normalnego, ponieważ też są osoby, które twierdzą, że już takich normalnych, że tak powiem, życiowych układów, doznań i przeżyć, jakie mieliśmy do tej pory, po tej pandemii nie będzie. Ja liczę na to, że wrócimy jednak do normalności. Jesteśmy ludźmi, którzy potrafią się również cieszyć z tego, że mamy takie, a nie inne możliwości rozwoju, takie, a nie inne możliwości. Mówię tu już o wszystkich możliwościach stwarzanych przez nasz tutaj rząd, przez osoby, którym zależy na tym, żeby Polska naprawdę rosła w siłę, rozkwitała, a wszystko wskazuje na to, że po tej pandemii, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, odbijemy się bardzo mocno i tak należymy do czołówki w Europie, jeśli chodzi o zakres bezrobocia, o PKB i tak dalej. Więc optymistycznie jesteśmy do tego wszystkiego nastawieni i właśnie tego optymizmu chcę Państwu w związku z tym weekendem takim bogatym w wydarzenia i święta życzyć. Bądźmy dobrej myśli, bo my jesteśmy i jeśli wszyscy będziemy myśleli pozytywnie, to wiele z tych rzeczy, ja zakładam, że to jest 99,9%, zostanie rzeczywiście spełnionych i nabierze realnych kształtów. Także raz jeszcze wszystkiego dobrego na ten weekend i pamiętajmy, bądźmy mimo wszystko ostrożni, pomimo że możemy już pewnie troszeczkę luźniej podchodzić do naszych obostrzeń sanitarnych w związku z COVID-em. Bardzo serdecznie Państwu wszystkim dziękuję. Panie Przewodniczący, oddaję Panu głos. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panu Staroście. To wszystko, co Pan Starosta powiedział, jest niezwykle ważne. Ja się do tego wszystkiego dołączam i również życzę wesołych świąt tym, którzy obchodzą te święta w Obrządku Wschodnim. Tak naprawdę w Obrządku Wschodnim i w Obrządku Rzymskim chodzi o jedno i to samo. Czyli Chrystus zmartwychwstał, alleluja, alleluja. I to jest najważniejsze. Wywieszajmy flagi 2, 3 maja. Poza tym strażakom również życzę wszystkiego najlepszego. Dzięki strażakom czujemy się bezpiecznie. To jest i tym zawodowym, i tym ochotniczym strażom pożarnym. Dziękujemy bardzo za ich ciężką pracę, za poświęcenie, za to, że właśnie możemy czuć się bezpiecznie. Dziękujemy bardzo, życzymy dużo zdrowia. Maturzystom też życzę zdania matury. Co prawda, tak patrzę za okno, kasztany jeszcze nie zakwitły,
ale zakwitnął na pewno. Także życzę zdania matury, połamania piór, wszystkiego dobrego. Wszystkim Państwu życzę dużo zdrowia. Szczepcie się Państwo, tak jak powiedział Pan Starosta, to jest niezwykle ważne. My już jesteśmy zaszczepieni, prawda? I to daje nam gwarancję, że będziemy po prostu bezpieczni. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 38. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.